Cześć, witajcie, a ja jestem Fifi, a wczoraj na oficjalnym LEGO Konie 2022 opublikowano nam zwiastun drugiej połowy 16 sezonu Ninjago, czyli Krystalizacja. Dzisiaj postaram się wam go zanalizować, dlatego zostawcie tu łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, oczywiście z dzwoneczkiem. I niedawno wbiliśmy 500 subskrypcji, dlatego zapowiedź specjalna na te 500 subskrypcji już wkrótce się pojawi. Dlatego subskrybujcie kanał z dzwonkiem, a ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Na samym początku zwiastunu możemy zobaczyć płonący klasztor Spinjitzu, to znaczy, że coś mocnego będzie musiało się tam stać. Następnie możemy zobaczyć kryształowego króla, co ciekawe, jego twarz wygląda trochę inaczej niż w zestawach. A potem widzimy ujęcie, gdzie kryształowy król stoi na tle właśnie swojej kryształowej armii, po czym widzimy, jak ogromna góra, przypominająca górę Kavore z Chimy, wynurza się spod ziemi. Kryształowy król mówi, że zniszczy równowagę oraz, że równowaga zapanuje w ciemności, po czym widzimy fioletowe dymy, które otaczają miasto Ninjago City oraz tą ogromną górę właśnie nad Ninjago City. Następnie widzimy Lloyda oraz Garmadona i słyszymy w tle słowa, by pokonać mrocznego władcę będzie potrzebna moc Oni, co potwierdza, że właśnie Kryształowy Król będzie mrocznym władcą. Co ciekawe, w scenie, gdzie Lloyd i Garmadon idą, to Garmadon ma dwie ręce, więc pewnie będzie to wytłumaczone, czemu nagle z czterech ma dwie właśnie w sezonie 16 lub w komiksach, które pojawiły się w tym roku, ale nie wyszły jeszcze po polsku. Następnie możemy zobaczyć Garmadona jako Oni ze skrzydłami, który wygląda naprawdę świetnie w serialu, a następnie widzimy, jak Sensei Wu mówi do Lloyda, że też jest Oni oraz, że musi odkryć w sobie moc Oni. Widzimy scenę, jak oczy Lloyda świecą się na fioletowo oraz potem scena się zmienia, jak Lloyd jest zaplątany w łańcuchy z Sandstone'u, a Harumi mówi do niego, że widzę dziwnie ciemność i jest tak jak jego ojciec, a Lloyd odpowiada na to, że nigdy nie będzie taki jak jego ojciec. Potem natomiast widzimy Garmadona walczącego z jakimś ogromnym kamienno-kryształowym smokiem i scena szybko się zmienia w scenę, gdzie Garmadon mówi do Lloyda, że musi odkryć sobie gniew, a potem go uwolnić, by właśnie odkryć jakby tą swoją moc Oni. Następnie mamy pokazaną scenę, jak Lloyd walczy z Harumi, ucieka przed panem F. Pojawia się scena, gdzie ninja walczą na porach ryżowych, gdzie odbył się pierwszy odcinek 15 sezonu Secret Gwenbin, a z góry spadają ogromne różowo-fioletowe kule, jak meteoryty, co wygląda naprawdę fajnie. W następnej scenie widzimy, jak ninja są na wyspie strażników z sezonu 14 Wyspa. Widzimy Lloyda, który skacze, a pod nim zderzają się złote bronie z Spinjitzu. Widzimy scenę walki z Sensei Wu, Pixel Ni oraz Skylar z Torem, Asfirą, Mechanikiem i Evangelisem właśnie w podziemnej bazie ninja. I w ogóle możemy też zobaczyć Skylar, która używa mocy ziemi. Po czym widzimy Lloyda, który spada właśnie w dżunglę ze sezonu 14 Wyspa. Kolejna scena ukazuje nam się już w Ninjago City, gdzie Jay mówi, że dopiero co odzyskał Nie i pokazuje nam się właśnie scena z odmieniem Nii z powrotem w człowieka, po czym widzimy Zayna w swoim samolocie, który wlatuje jakby w tego ogromnego kamienno-skrystalizowanego smoka, po czym nagle widzimy Sensei'a Wu, który ma skrzydła oraz smoczą zbroję, czyli widać stare wątki ze starych sezonów tutaj się też przywracają, no bo jak Sensei Wu ma smoczą zbroję, to jest naprawdę, naprawdę fajnie, bo ta zbroja się od 9 sezonu Obława w ogóle nie pojawiła. Potem widzimy, jak ninja po prostu jeżdżą tymi swoimi pojazdami, używają różnych mechanik z tych pojazdów i widzimy w ogóle, jak perła przeznaczenia przełamuje się na pół i z tej połowy perły przeznaczenia, która spada, jest tam Nia, więc czyżby Nia teraz tak już dosłownie naprawdę zginęła? A na perle przeznaczenia widzimy Garmadona oraz Lloyda. Na końcu traileru właśnie sam Kryształowy Król mówi, że to już koniec, po czym zmienia się w wielkiego centaura i odlatuje. I na końcu możemy zobaczyć ninja biegnących walczyć w Ninjago, ale co ciekawe, po stronie ninja jest Kilo oraz Ultrafiolet. Więc czyżby ci wrogowie przeszli na dobrą stronę? To bardzo, ale to bardzo ciekawe. Ktoś czuje, że ten 16 sezon będzie najlepszym sezonem Ninjago, jaki kiedykolwiek wyszedł. No to co? Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zostawcie tu łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Lecimy teraz po 600 subskrypcji. No to co? To by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Fifi, to tyle. Siemka!